Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 17, tym razem zagramy mecz Polska-Rumunia. Polska-Rumunia, czyli mecz, w którym wygraliśmy 3-0, przynajmniej pierwsze spotkanie z eliminacji fazy grupowej, znaczy z eliminacji do Mistrzostw Świata w fazie grupowej. Natomiast jeżeli, znaczy w fazie grupowej, co ja mówię w ogóle, o eliminacji do Mistrzostw Świata, o tak. Faza grupowa tam jest, co prawda, jeżeli chodzi o eliminację, ale pomieszało mi się. Never mind. Jeżeli chodzi o skład, no to zaraz tam pozmieniamy. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to w sumie zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Zaraz wam wszystko powiem. Żółte stroje jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ustawienia gry, to weźmy sobie zawodowca 8 minut. Jak najbardziej jest spoko. Sanderson Park może być nawet. Nie będę tutaj dyskutował. Natomiast jeżeli chodzi o sam skład, no to muszę oczywiście zmienić formację, bo grali formacją o taką. 4-2-3-1, dokładnie to jest to. I teraz tak, Lewandowski jest ok. Zamiast Milika tam był, już wam mówię, Zieliński, Piotr. I niżej Krychowiak, Bok, Błaszczykowski, tam gdzie Mączyński. Mączyńskiego nie było, za Mączyńskiego był Linetty. Nie wiem, czy on tu w ogóle jest. Linet tego nie ma, więc wrzucimy za niego Peszka, bo na Mączyńskiego nie mogę patrzeć, nie wiem dlaczego. Grosik jest, Jędrzejczyk, Pazdan, Gligi, Piszczek. I tutaj się w sumie nic nie zmieniło, tylko tego Linet tego nie ma. Dlaczego nie ma? Dlaczego go tu nie ma? To jest moje pytanie za 100 punktów. Nie ma to nie ma, no trudno, nie będziemy, że tak powiem, roztrząsać. Oczywiście składów Rumunów nie zmieniam, no bo tak naprawdę po co? Tak naprawdę po co? Niech oni sobie grają najlepszym składem, jaki mają. Niech się chłopaki cieszą, ja się troszeczkę odsunę, żeby mi się pad mógł tu zmieścić. No i zaczynamy ten meczek. Rzuty karne brąz. No oczywiście, że tak. I oczywiście nie trafię. Aj, wiedziałem, że nie trafię w ten cel. Aha. O, trafiłem chociaż w butelkę, to chociaż tyle, dobrze. Siup. No, nie trafiłem, no nieważne, nie będę tutaj, że tak powiem, się roztrząsał. Ruszamy się, Pazdan oczywiście nie wyglądający jak Pazdan, ale trudno, nie będę tutaj dyskutował na ten temat. Zmieniamy na grę z kontry, atak drugim skrzydłem i lecimy tutaj z tematem, bo jakby nie było, jest to dość istotne. Ulala. Benzar, będzie próbował pewnie dośrodkowywać, chociaż póki co to tutaj Peszka robi wciula. Dośrodkowanie, bardzo dobrze, czujnie, naprawdę czujnie Glik. Błaszczykowski tutaj zagrywa do Krychowiaka, Krychowiak do Grosickiego. Grosicki nie wiem co robi na tej stronie boiska, ale no dobra, niech mu będzie. Niestety to było słabe, naprawdę słabe. Pazdan, bardzo dobrze Michał. Bardzo dobrze. Anode, Benzar. Benzar sfaulowany. Niedobrze. W takiej odległości niedobrze. Big Fal V będzie tutaj rzucał. Wrzutka w pole karne. Ping-pong był, ale na szczęście wybite to. Fabiański do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk. Strasznie agresywnie grają ci Rumuni, zauważyłem. Naprawdę, bardzo agresywnie. Krychowiak do Grosickiego. Grosicki będzie próbował tutaj bokiem. Grosicki jeszcze do Piszczka. Piszczek do Zielińskiego. Zieliński rozbiega obrońców. Ale co to zmienia? Zieliński! Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. What? Sfaulował mnie, kurwa, w sumie. Wybił mi piłkę. I jeszcze jest, kurwa, rzut od bramki? Ty, gro, chyba się nie słyszysz. Podanie Lewandowski, Zieliński strzela, ale zablokowany przez obrońców, niestety. Na spokojnie, na krótko będzie Grosik zagrywał do Zielińskiego. Zieliński wrzuca, ale nic z tego, Pazdan jeszcze będzie tu próbował. Na spokojnie Glik. Glik do boku, do Peszka, Peszko będzie wrzucał, ale zablokowany niestety. Na spokojnie miało być. Pazdan. Ale dałem dupy teraz. Strzela, ale na szczęście obok bramki. Andone. Na szczęście. Naprawdę to był cud nad Wisłą, że to się tak wydarzyło teraz.
Łukasz Piszczek zagrywa do Zielińskiego. Zieliński niestety tutaj sam, otoczony przez dwóch obrońców, musiał stracić tą piłkę. Grosicki będzie próbował jeszcze tutaj Andone. Podanie do Andone, który nie trafia nawet z 5 metrów na bramkę. Na szczęście zresztą. No i niestety Filip. Filip z Pazdanem. Pazdan! Na całe szczęście. Na całe szczęście, słuchajcie. Grosicki będzie próbował. Aj, Kamil Grosicki traci niestety. Na spokojnie, Sławomir Peszko. Dobra pozycja. Strzela! Ale Fabiański na swoim miejscu broni to śmiało. Jeszcze chyba nie oddaliśmy żadnego strzału, tak mi się wydaje, albo jakiś jeden tylko. O Boże, to było głupie. Totalnie głupie. Na spokojnie, lewy. Tu nie ma co się denerwować. No, Rumuni są naprawdę ciężkim zespołem do grania na nich, z tego co widzę. Więc trzeba sobie wyobrazić, co tu się dzieje. Lewandowski musi dostać petardą, żeby kurde zacząć grać, widzę. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Na spokojnie, chłopaki, na spokojnie. No, łap go tam. Ale łap go tak, żeby nie było... O nie! Tańcu wrzuca, bardzo dobrze. Pazdan... Masz siedzieć mu na ogonie. Bardzo dobrze, chłopaki. Sławomir Peszko do Zielińskiego. Zieliński do lewego. Lewy. Lewandowski do Zielińskiego jeszcze. Zieliński do Lewandowskiego. Lewandowski strzela! Ale nic z tego. Tylko rzut rożny. To jest bardzo słabo. Naprawdę bardzo słabo, że tylko rzut rożny. Zieliński będzie wrzucał. Wrzuca! Ale niestety nikt nie chciał zamykać tej akcji. Jeszcze jeden rzut rożny, tym razem z drugiej strony boiska. Będzie Błaszczykowski przy piłce. Błaszczykowski wrzuca! No i kolejny rzut rożny. I tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Więc może zagrajmy coś innego. Tłok blisko bramkarza, wrzutka! Lewandowski! Medr nad bramką, no co najmniej medr nad bramką, niestety. Wybicie bramkarza, Peszko głową. Próbował przynajmniej. Niestety nie wyszło. No nie, znowu ich puściliście. Ale na szczęście Stancio jest słaby jak woda i nie trafia. Jędrzejczyk przy piłce. Jędrzejczyk, ale niestety musi stracić, no bo tak naprawdę nie miał co zrobić. To zdecydowanie nie miał co zrobić. Bardzo dobrze Zieliński. Zieliński podanie do Krychowiaka. Krychowiak do Grosickiego. Grosicki z Lewandowskim jeszcze tutaj. Zrobiło się małe zamieszanie, jeżeli chodzi o obronę Rumunów. Aczkolwiek no niestety tutaj jest za ciasno, zdecydowanie za ciasno. Uhuhu, ładny faul w środku. Podaj mu tam do Grosika. Grosik próbował strzelać, ale zablokowany. Krychowiak jeszcze tutaj będzie próbował rozbiegać. Krychowiak wrzuca, bardzo dobrze. Pół metra od bramki Piotr Zieliński. Niestety, naprawdę, bo to była bardzo dobra sytuacja. Bardzo dobra, no i niestety zmarnowana. W pewnym sensie oczywiście zmarnowana przez Zielińskiego. Wiadomo, nie każda sytuacja jest sytuacją taką, że na pewno strzelisz bramkę. Aczkolwiek, no niestety, naszym to się zdarza bardzo często, żeby nie trafić setek na przykład. Bo biorąc pod uwagę fakt, jaką sytuację miał Milik na przykład w meczu z Niemcami, która, gdzie piłka przeleciała dosłownie, dosłownie prawie wleciała do bramki. No to szczerze powiedziawszy, patrząc na takie sytuacje, można odnieść wrażenie, że nasi mają cholernego pecha do tych setek. Bardzo dobre podanie do Grosickiego, ale niestety ten się przewraca i nic z tego nie będzie już. Będzie jeszcze próbował tutaj zagrać Andone, ale Kamil Glik już przy nim. Niestety Gliczek się nam pomylił. Pazdan. No. O, dobrze. Koło bramki, na spokojnie. Nie ma co tutaj się stresować. Podanie do Łukasza Piszczka. Piszczek do Grosickiego. Grosicki. Grosicki na spokojnie z Krychowiakiem. Krychowiak nie ma za bardzo co zrobić. Oddaje do Piszczka. Piszczek do Grosickiego. I ten traci niestety, bo nie dochodzi do piłki. Na spokojnie, chłopaki. Tu nie ma się co stresować. Naprawdę, tu nie ma się co stresować. My to wygramy, tylko musimy troszeczkę się tutaj przyłożyć. Pazdan, bardzo dobrze. Bardzo ładna obrona Michała Pazdana. Grosicki będzie rozbiegał z Zielińskim. Zieliński.
Zieliński, nie ma tutaj nikogo, kto mógłby mu pomóc. Zieliński jeszcze próbował do Lewandowskiego tutaj, ale niestety nie wyszło mu to. Na spokojnie, dobrze. Jeszcze Błaszczykowski z Zielińskim. Zieliński do Grosickiego, ale ten niestety nie trafia w piłkę. Znaczy, w sumie obrońca mu tam zablokował. To nie tak, że on po prostu nie trafił, tylko obrońca mu zablokował. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze tutaj lewy. Lewy z Grosikiem. Grosik! Ale niestety zablokowany przez obrońcę tutaj rumuńskiego. Aczkolwiek, no, plan był dobry. Naprawdę plan był dobry. Wręcz bym powiedział, że świetny. Ale wykończenie, no, niestety zostawia wiele do życzenia. Prawie, aj, kopnąłem go tam w kostkę. Dobrze, Pazdan. Bardzo dobrze. Na spokojnie. Sławomir Peszko. Peszko próbował, ale nic z tego. Podanie do Lewandowskiego. Lewandowski jeszcze. Jeszcze tutaj będzie próbował zmylić Rumunów, ale niestety nic z tego. Ajajaj, Błaszczyk tam niestety stracił. Na spokojnie, chłopaki, na spokojnie. Dawaj, ciągnij go, ciągnij go. Big Falvi. Teraz Stanciu. Stanciu. Stanciu wrzuca, ale Fabiański na spokojnie tutaj broni. Wybicie do Grosickiego na bok. Grosicki, no, prawie że stracił. Naprawdę, prawie że stracił. Jeszcze Zieliński tutaj rozbiega obrońcę. Tylko pytanie, na ile mu się to uda. Ajajaj. Gdyby obrońca go tam nie zaczepił ręką, to myślę, że byłaby szansa wbiec nawet do bramki. Aczkolwiek Krychowiak. Krychowiak jeszcze tutaj próbował, ale koniec pierwszej połowy gry. Zobaczymy, jak to tutaj nam poszło. 6 strzałów, 3 celne z naszej strony, 2 celne ze strony Rumunów, 47% posiadania piłki, 80% dokładności podań. Dokładność podań na bardzo wysokim poziomie w sumie. Tak patrząc na to, po 9 przejęć, 1 faul z naszej strony, 2 ze strony Rumunów, 4 rzuty rożne z naszej strony, 1 ze strony Rumunów. No, szczerze powiedziawszy, statystyki nie oddają tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Aczkolwiek widać, że mecz jest dość wyrównany, Na spokojnie Błaszczykowski jeszcze będzie próbował tutaj rozbiec obrońców. Błaszczykowski próbował wrzucić, ale niestety obrońca zahaczył tam nogą. Błaszczykowski, Lewandowski, co jest kurwa grane? Małe zamieszanie pod bramką Rumunów. Na spokojnie, na spokojnie. Musicie to przejąć. O, Piszczek, ty tak nie możesz puszczać tutaj ich. Kamil Glik. Przy Stanciu. Stanciu wrzuca. Jędrzejczyk wyjaśnia to głową. Błaszczykowski jeszcze tutaj próbuje. Lewandowski próbuje, ale chyba jednak straci. No, stracił właśnie i to jest to. Ajajaj, ale oni mnie mieszają tutaj. Masakra, no normalnie masakra. Złap go, no złap go. Czemu ja zawsze... Jak chce do kogoś, kurde, wziąć, żeby podało, znaczy gra podała, to on podaje do kogoś innego. Aczkolwiek na spokojnie tutaj Grosicki, 3 razy, Lewandowski i jest 1-0. W 51 minucie Robert Lewandowski otwiera wynik tego meczu. Coś pięknego, zastanawiałem się nad wrzutką normalną na głowę, aczkolwiek stwierdziłem, że... Znając życie, wrzuci to chujowo, więc wolałem jednak wrzutkę po ziemi zrobić. I bardzo to był bardzo dobry pomysł. Lewandowski otwiera wynik tego meczu. To jest bardzo istotne w sumie, żeby ten wynik był cały czas, że tak powiem, otwarty na naszą korzyść. Aczkolwiek wszystko się teraz tak naprawdę wyjaśni, bo jeżeli Pazdan teraz nie złapie tutaj obrońcy... No nie! To jest złe, Fabiański, co ty robisz. Dobrze, do Lewandowskiego próbował, aczkolwiek Lewandowski z Zielińskim tutaj jeszcze zagrywa. Lewandowski, Robert Lewandowski, ale nic z tego, na spokojnie głową. Zieliński jeszcze przy piłce próbował tutaj coś rozegrać, ale kurde, dalekie to jednak było od ideału. Na spokojnie, Benzar tutaj przy nim Błaszczykowski, niestety okiwany. Czy wykiwany w sumie bardziej niż okiwany, bo tam kiwki nie było żadnej, ale... Pazdan próbował, ale nic z tego niestety. Jeszcze tutaj sfaulował go w polu karnym, to nie było zbyt mądre i gdyby nie fakt, że on strzelał, to myślę, że byłby rzut karny. Trzeba uważać, i to bardzo uważać w tym polu karnym jednak. Bardzo dobre zagranie do Lewandowskiego. Lewandowski z Zielińskim.
Zieliński tutaj jeszcze z Błaszczykowskim. Błaszczykowski z Lewandowskim. Lewandowski jeszcze do Grosickiego, do boku. Grosicki do Peszka. Peszko, Peszko. Sławomir Peszko strzela. I prosto w ręce rumuńskiego bramkarza. No, trzeba uważać, bo mało by brakło i byśmy stracili tą piłkę. I to tak dość głupio stracili, bym powiedział. Wrzutka. Ajajaj, faul? Faul na bramkarzu tam gdzieś był. Nie wiem gdzie, bo tak naprawdę nie sfaulowałem, no ale trudno. Zobaczymy co teraz. Wybicie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Zieliński. Zieliński do Lewandowskiego. Lewandowski jeszcze tutaj próbował. Aj, Lewandowski, bardzo fajne podanie. Bardzo dobrze próbował, ale niestety to podanie nie dochodzi do adresata, którym był Krychowiak prawdopodobnie, chociaż nie jestem pewien. Grosicki, wrzutka, Lewandowski, ale niestety nie dochodzi do podania. Zobaczymy, Andon rozbiega. Stanciu, Stanciu, przy nim Pazdan. Michał Pazdan niestety został wykiwany. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Glik. Naprawdę bardzo dobrze. Nie spodziewałem się, że tak interweniujesz. Na spokojnie, Jędrzejczyk niestety oddał to przeciwnikom, co było troszeczkę słabe. Aczkolwiek, o, spokojnie, spokojnie, spokojnie powiedziałem. Ja mówię mu spokojnie, a on tutaj sobie zagrywa jak chce. Tak w sumie. Pazdan? Aj, Pazdan, ty masz być przy nim, a nie tam kurde na środku. Michał Pazdan próbował to przeciąć. Bardzo dobrze Łukasz Piszczek. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Teraz wszyscy w polu karnym. Bardzo dobrze, ale kurde, nie ma tu kto podejść, nie ma tu kto podejść, nie ma kto zakończyć tą akcję, żeby tutaj się coś wreszcie wydarzyło, bo tak naprawdę prosimy się o bramkę takim graniem i to bardzo się prosimy, biorąc pod uwagę fakt, że cały czas gramy gdzieś tam tak dość niebezpiecznie pod swoją bramką. Na spokojnie Zieliński, Zieliński do Lewandowskiego, Lewandowski będzie wychodził sam na sam. Lewandowski jeszcze tu podanie do Pazdana, Pazdan! To było niemożliwe, że Pazdan to próbował. I jest rzut karny na Błaszczykowskim. Błaszczykowski prawdopodobnie z kontuzją. Zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Chyba będzie karetka, słuchajcie, chyba będzie karetka. Nie wiem, co robi Krychowiak, ale on wychodził właśnie z boiska. Właśnie, Błaszczykowski z kontuzją. Za Błaszczykowskiego możemy wrzucić Kapustkę, możemy w ogóle zmiany zrobić. Mączyńskiego to ja nie chcę wrzucać. Mamy Cionka, mamy Lewczuka, mamy jeszcze Jodłowca, który może wejść za Peszko i Teodorczyka, który może wejść za Zielińskiego, więc tak też zróbmy. No i wznawiamy mecz. Aha, była powtórka. On go tam chwycił za nogę. No i jest rzut karny, Robert Lewandowski strzela i mamy 2-0. Mamy 2-0, mamy ten wynik. Zdecydowanie, szkoda Kuby Błaszczykowskiego, jakby nie był on, ale no trudno, niestety. Taka sytuacja, bym powiedział. Jeszcze żeby Grosicki strzelił i mamy wynik taki sam, czy przynajmniej podobny do tego, co był na meczu prawdziwym, że tak powiem. Chociaż mecz prawdziwy to takie trochę śmieszne określenie, bo mecz nieprawdziwy, mecz prawdziwy, wiecie o co mi chodzi. Dobre podanie, Lewandowski. Polacy atakują. Lewandowski rozbiega do Jędrzejczyka, ale niestety to nie dochodzi tutaj do skutku. Jędrzejczyk troszeczkę zaspany. Na spokojnie, Stanciu z Glikiem. Glik. Glik próbuje tutaj Stanciu zatrzymać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze Kamil Glik. I teraz wyprowadza atak. Póki co Rumunów jeszcze przy nim nie ma. Bardzo dobre podanie. Bardzo, bardzo dobrze. Teodorczyk! Ale niestety nie ma bramki. Ale piękne, to było naprawdę piękne rozegranie. Rozegranie, Jędrzejczyk. Jędrzejczyk wrzuca, ale prosto w ręce bramkarza. Zobaczymy co teraz. Zobaczymy co teraz. Pantheon wyrzuca piłkę, znaczy wykopuje w sumie. Bardzo dobrze, ale Lewandowski, no gdybyś to troszeczkę inaczej rozegrał, bo wyrzuciłeś sobie troszeczkę jednak za daleko tą piłkę za plecy. Jakbyś trochę bliżej, to mogłoby być lepiej, naprawdę mogłoby być lepiej. Ale teraz Piszczek musi Maksima gonić, jakby nie było, Maksim ma full jeszcze wytrzymałości. Stanciu zresztą też, wrzutka. I no było blisko, no było blisko. Naprawdę blisko, Pazdan
do Lewandowskiego. Lewandowski tutaj wykiwał obrońców Rumunii. Lewandowski. Lewandowski, Grosicki, Grosicki! Ale niestety wyłożył się zamiast tutaj strzelać z prostych nóg. Znaczy z prostych nóg to takie pojęcie względne w sumie. Chodziło mi o to, że po prostu będąc na nogach to on się położył. Bo z prostych nóg to nie bardzo, no. Sam fakt, że się rozgrzewał, to to już jest sama sytuacja na to, że tu nie ma prostych nóg. Piękna interwencja. Co oni robią? To ja nie pytam nawet, nie? Naprawdę nie pytam. Wrzutka. Krychowiak wyjaśnia sytuację, ale tu nie ma nikogo, kto by zamykał tą akcję. I to jest minus tego wszystkiego. Zobaczymy, co zrobi Mojty. Maksim. Aj, podanie do Maksima. Maksim. Kurde, Pazdan go wyciął. I to dosłownie go wyciął. To niedobrze, to niedobrze. Główką. Spokojnie. Spokojnie, Fabiański. Fabiański tam do boku. Grosicki, przedłużenie do Kapustki. Bartosz, Kapustka. Kapustka, jeszcze Kapustka, ale spalony Lewandowski, niestety. Aczkolwiek sam fakt, że trafił w poprzeczkę, niestety nie uratuje go tutaj. Michał Pazdan z żółtą kartką, ale ta kartka nie ma znaczenia, tak jak to powiedział w ostatnim meczu ze Słowenią któryś z komentatorów, już nie pamiętam który. Ale spokojnie, spokojnie. Bardzo dobrze zablokowane, bardzo dobrze zablokowane. Na spokojnie Fabiański teraz tutaj do boku, do Piszczka. Piszczek zagrywa do Teodorczyka, Teo do Jodłowca, Jodłowiec do Jędrzejczyka, Jędrzejczyk. Co Pazdan robi na ataku cały czas? To jest moje pytanie. Lewandowski próbował tutaj strzelać, ale nic z tego. Co Pazdan robi na ataku? Nie wiem, on tam po prostu gra. To jest dziwne, naprawdę to jest dziwne. Ale no co zrobisz? Łukasz Teodorczyk strzela, ale niestety troszeczkę za daleko, troszeczkę. Chociaż troszeczkę to tutaj pojęcie względne tak naprawdę. Na spokojnie głową Krychowiak. Na spokojnie miało być głową Krycha. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podanie tutaj jeszcze, co jaki spalony, coś ty tam kurwa widział. Przecież to nie ten był na spalonym ziomek. Na spokojnie. Aj, Giorgie. Do Maksima, Maksim będzie się rozbiegał. Uhuhu, trochę zlamiłem. Mocne uderzenie głową. Mało nie brakło. I byłaby bramka jeszcze kontaktowa dla Rumunów, ale na szczęście kończymy ten mecz wynikiem 2-0. Jeżeli chodzi o statystyki, no to 16 strzałów ze strony Rumunów, 13 z naszej strony, 8 strzałów celnych od nas, 9 od nich. Jeżeli chodzi o celność podań, czy dokładność podań, 80%, 82% u Rumunów, 45% posiadania piłki u nas, 55% u Rumunów. Muszę się napić, bo aż mi zaschło w gardle. Po 3 faule, 1 żółta kartka dla nas, dla Michała Pazdana, 1 kontuzja u Kuby Błaszczykowskiego, 1 spalony, 6 rzutów rożnych u nas, 5 rzutów rożnych u Rumunów. Tak się, że tak powiem, tak wygląda statystyka. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że jeżeli tutaj przyszliście przypadkiem, to zostaniecie na dłużej. No i generalnie, jeżeli wam się podobało, to zostawcie coś po sobie, cokolwiek, cokolwiek. Także dziękuję wam za oglądanie, zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!